jesteśmy na zamku. W ogóle ten zamek polecał nam też właściciel tego co-livingu, w którym śpimy. I on argumentował to tym, że to jest najlepsza atrakcja, bo to jest zamek w środku miasta. I tak nie wiedziałem, o co mu chodzi, że co jest takiego specjalnego w tym, ale sobie uświadomiłem, że my jesteśmy z Europy, więc nam się to kojarzy jako normalne, ale on chyba jest ze Stanów i mieszka tutaj, więc dla niego to było coś troszeczkę bardziej extraordinary. Tu jest sztuczna noga jednego tam z pierwszych prezydentów Meksyku, natomiast który w ogóle wracał po kilka razy na prezydenta, sprzedawał część ziemi Amerykanom, takie tam. Generalnie ludzie go albo nie lubili, albo nienawidzili, ale z fajnych historii z tą nogą. To jest to, że jak on stracił nogę w bitwie, to ta noga miała swój własny pogrzeb i on był na pogrzebie własnej nogi. To był taki wojskowy, porządny pogrzeb. Tutaj na fontannie i tak samo we fladze Meksyku jest orzeł, który trzyma w dziobie węża. Stoi na kaktusie, na agawie. I jest to symbol z przepowiedni, która mówi o tym, że ich miasto, ich stolica powstanie tam, gdzie właśnie wydarzy się to. I powstało to tutaj, mimo że było to jezioro, ale zagospodarowali to. Teraz jezioro no już nie istnieje, bo jakby trochę lat minęło i dawno woda stąd zniknęła. Wykształci się tutaj jakiś fenomen noszenia małpek na głowach i między innymi będą miały zaraz to dzieciaki za mną, ale widzieliśmy już różne wersje, bo niektóre są w stanie strzelać wodą, mają taką specjalną pompkę, ale najlepsze co widzieliśmy to jest taka małpka na głowę z maską luchadora. Tutaj, jak i w wielu innych miejscach, są takie właśnie zerwane kable. To nie jest jedyne miejsce, gdzie jest. Często są też dosłownie na chodniku albo przechodząc przez przejście dla pieszych, więc... Na schodach. Tak, więc... No, trzeba uważać na takie rzeczy. Uważaj, auto też. Zakładam, że to bardziej domena właśnie teraz tego okresu burzowego, bo pewnie zrywa właśnie. Ale nie wiem, na ile to poprawiają, a nie, że po prostu to wisi już sobie, jak już raz się zerwie. Idziemy do Teotihuacan, chyba tak to się wymawia. Ogólnie na wejściu jest strasznie dużo namawiających gajdów, żeby was oprowadzić. Stawiam, że nie warto, patrząc na to, że jakby dość duże, łatwo znaleźć tutaj dużo rzeczy. Takie rzeczy już potwierdzone, które mogę powiedzieć. Z kiblami jest ciężko pod tym względem, że macie też papier wydawany. I tutaj na przykład darmowy jest kibel, ale pan z papierem stoi, więc jak chcecie, to na siku easy, na kupę już trzeba zapłacić. Na siku facetu. No tak. Z ciekawostek, które warto pamiętać, bo też planuję tutaj resztę Ameryki Południowej aktualnie i bukuję różne rzeczy. Jak Machu Picchu bukujecie po angielsku, to za jeden bilet wychodzi $60, a już na stronce, która jest tylko po hiszpańsku, $40. No więc opłaca się jakby wejść po prostu, nawet jak nie umiecie hiszpańskiego, no to wystarczy przetłumaczyć. I też takim standardem są busy, bo na przykład Playa del Carmen do Cancun 240 pesos, na stronie angielskiej, na hiszpańskiej 110 pesos, więc ponad dwa razy przebitka. To samo mieliśmy na Dominikanie i no widać, że po prostu benefitują z tego, że jak nie znacie tego, to wejdziecie przez stronę angielską i na tym stracicie. I na wejściu pełno alejek i tutaj niestety, tutaj wszędzie dosłownie namawiają na coś, no jest ciężko. Nie wzięłam sobie czapki, bo chciałam ładnie wyglądać. I teraz wyglądam tak. Tutaj mają duże kamyczki i pomiędzy małe kamyczki. I tak samo mają w świątynkach. Dużo i mało pomiędzy.
Jak tam miś? Gorąco? Ciepło całkiem jest. To akurat spadło z drzewa. Na drzewach jest tego pełno. Ale co to jest? Jest to roślinka, która nie potrzebuje w ogóle wody do życia. Ona sobie just tak egzystuje i nie egzystuje. Ludzie robią takie w ogóle w tych muszelkach po jeżowcach, wkładają to od dołu i wygląda to jak meduza. Jak słychać panów za nami, to tutaj jest też taką jedną z pamiątek, czyli kupujecie sobie taki gwizdek, dzięki któremu gwizdzecie jak tygrys. To powie dźwięk tygrysa. Mieliśmy z Przemkiem bardzo duży problem, żeby kupić mu w ogóle klapki. Dosłownie były pojedyncze pary w garstce sklepów. I tak zacząłem zwracać uwagę na to, czy na ulicy w ogóle ludzie mają te klapki, sandały, i większość nie. I rozumiem, z czego to może wynikać, bo moje stopy codziennie wyglądają tak. Więc tak, rozumiem, dlaczego tutaj chodzą jednak w zakrytych całych butach. A ja myślałem, że to Azjaci i Tajwan w gacze umie. Widzicie, jakie to jest wielkie. To jest tlayuda, czyli taki placek z bardzo dużą ilością jedzenia, aparentnie. Tutaj mam chilaquiles, czyli nachosy zalane właśnie sosem z mięskiem, guacamole, tu jakaś śmietana jest. I wygląda ładnie i szczerze, jak nie lubię nachosów, bo zazwyczaj są twarde i no, nie je się tego wygodnie. Tak, jedliśmy właśnie na Dominikanie takie zalane, namoczone i były wpyte. Po pierwsze przegrywam tą bitwę bardzo, bo jest ogromny. A też za suche trochę akurat. To Oliwie jest wpyte, to chilaquile. Bo jest bardzo intensywne guacamole takie, gdzie nasiąkają te nachosy. Natomiast to jest za suche, ale to zielone, to nie jest papryka. Ja myślę, że to jest papryka. To jest to. Są liście z kaktusa. Jest średnie, takie bardzo smaku nie ma. I tak też słyszałem, że to jest bardziej taki folder na smak. Tylko tutaj średnio się sprawuje. W ogóle nie spodziewałem się, jaki to jest ładny dworzec zadbany. Jest czyściutko, jest nowocześnie, jest dużo knajpek. Informacja już troszkę gorzej, ale... O, i tu jest Maryja jeszcze z Guadalupe. Podjechaliśmy sobie do Santa Fe, czyli takiej korpodzielnicy Meksyku. Podjeżdża się tu bardzo ciężko, jechaliśmy taksą po prostu, bo komunikacją to jest tragedia, ale widać, że to dopiero się rozrasta. Tam się buduje jakaś autostradka, ogólnie tam po drodze jakieś teleferiko było, w sensie kolejka linowa. I oni korzystają z kolejek linowych bardziej jako transport publiczny niż jako atrakcja, po prostu tak samo na Dominikanie było. Po prostu łatwiej jest budować nad ziemią niż pod ziemią w niektórych miejscach. Ale taki daje to vibe, trochę Ameryka, trochę Dubaj jak na razie. Cały czas mi pokazywało, że mamy 2 godziny do przejścia, a to przez to, że tutaj ten cienki odcinek i tam za chwilę za nim jeden nie mają przejścia dla pieszych, więc przejście przez tą ulicę spowodowało, że z 2 godzin 14 minut mamy 5 minut dojścia. Więc lepiej niż w Dubaju jest troszkę, bo w Dubaju to byśmy musieli przekroczyć 6-pasmówkę, żeby tak skrócić. Co robiliśmy już? Co tak, co nam się zdarzało, bo... Bardzo nam się nie chciało przechodzić za daleko. Nie, z tego względu, że metro jeździło do którejś tam godziny, rozładowane mieliśmy telefony, więc trzeba było wracać na czuja, a infrastruktura tam nie jest najbardziej... No nie jest pod pieszych, jakby po tym, jak metro przestanie funkcjonować. Tak, jak o Ameryce mówicie, że nie jest walkable, to sobie przejdźcie do Dubaju. Powodzenia! Koszy tu mają więcej. Kocham korpodystrykty. Da się tu chodzić. Mapy to kłamstwo. Są duże budynki nawet. Tam jest jakiś taki... Kapitol. Jakbyście nie wierzyli, że jesteśmy w Meksyku. W Lego Store koleś robi tacosy. I tutaj grzeją mu się tortille. Tutaj jest pico de gallo, czyli taki fajny. Tam jest chyba awokado. Jest awokado, guacamole, znaczy jest wszystko. Widać, że jesteśmy na ponad 2000 metrów, bo te sprowadzone paczki chipsów są napompowane całe. Słowem wstępu, na płatkach śniadaniowych często są te postaci jakieś i one zawsze mają oczy skierowane w dół.
dlatego że to są produkty pod dzieci, więc one mają zachęcać dzieci do kupowania tych produktów. I teraz, co śmieszne, ich produkty nie mają tego kompletnie, przynajmniej płatki śniadaniowe, a tu są płatki sprowadzane ze Stanów i mają pozaklejane mordy. Więc śmieszne. I to są te fajne rzeczy, które się dowiadujemy łażąc po prostu po sklepach i patrząc, jakie są nowe produkty, więc niech mi nikt nie mówi, że łażenie po sklepach to nie jest atrakcja w nowym kraju. Natomiast ich chipsy są bardzo saturowane pod jeden smak. Większość to jest właśnie chili, chili z limonką, flaming hoty, więc też znowu ostre, tak ostro kwaśno wszystkie mniej więcej. Czasami serowe, bo sera też tutaj żrą ile się da. Jesteśmy w takiej większej hurtowni ze słodyczami. Chyba no, ma najwięcej ocen na Google'ach. I koleś przed sklepem stoi z bronią i pilnuje, żeby nikt tutaj nie wchodził krzywy. Teraz jak widzicie, za nami jest trzech kolesi. Ale chyba tylko jeden miał broń, więc reszta walczy mele. Ale szczerze, jeśli chcecie spróbować słodyczy, no to tak, nie polecamy za bardzo tego miejsca z tego względu, że no jest to bardziej hurtownia niż... No trzeba patrzeć niestety po takich właśnie straganikach jak tutaj, jak chcecie brać słodyczy, bo w sklepach też jest średnio. My zaczynamy teraz run po 7-Elevenach, bo każdy ma trochę inny asortyment. To I'm pretty sure jest quesadilla, chyba. Natomiast to jest pozole, czyli zupa taka na takie trochę gublaszowe. Jeszcze nie spróbowaliśmy, ale spoko, bo dodaję do tego tacosy, no w sensie tortille, tylko że to smażone i limonkę i to. Jednak to jest quesadilla, to są sopes, czyli takie grubsze tacosy. Utytłane we wszystkim. Cały czas tutaj jest dość duży ruch i to powoduje, że rodzą się opportunities takie jak ten pan z tyłu, który jest chyba brzuchomówcą. I jak włączają się czerwone światła, to oni wychodzą na środek i robią jakieś show. Był już brzuchomówca, był koleś żonglujący, był koleś z tymi ognistymi takimi pojkami, było sprzedawanie różnych rzeczy, było sprzedawanie kwiatków, takie już bardziej specjalistyczne. I był koleś z maczetami, jemu akurat się nie powinno raczej odmawiać, podejrzewam, bo to, że nimi rzuca, to zakładam, że w każdej chwili może też co innego nimi zrobić. A i były sztuczki magiczne jeszcze. Sztuczki magiczne były, tak. No i mycie szybek też standardowe. Chyba widzicie, jak duża jest kolejka. Ona albo chyba idzie do autobusu, albo do metra. Tu jest przystanek autobusowy. Więc cała ta kolejka, która się tam ciągnie, jest do autobusu. Jak byliśmy wcześniej w mieszkaniu, to Przemek zastanawiał się, dlaczego tak dużo osób się ustawia do sklepu z akcesoriami policyjnymi. I tak wyszliśmy teraz na miasto i widzimy, że jest bardzo dużo jakichś kolejek, jakichś zamieszań. I okazuje się, że dzisiaj są wybory, więc prawdopodobnie w tym sklepie też było jakieś miejsce, gdzie można oddać swój głos. To jest jedna rzecz, którą zauważyliśmy. Druga to jest to, że mają bardzo dużo tutaj haski. A aktualnie była informacja o tym, że są takie fale gorąca w Meksyku, że małpy spadają z drzew martwe, więc no nie wiem, czy to jest do końca ich klimat. To niebieskie za nami, to jest chata Fridy. I no, nie jest najmniejsza. Nadal nie zrozumiem, czemu Nowego Jorku nienawidziła, aczkolwiek patrząc na to, jakie to jest wielkie, to trochę łapię, że było jej tu dobrze. To, że ma większą chatę niż jakakolwiek tutaj w okolicy, troszkę mi się gryzie z jej komunistycznymi poglądami i lubieniem Stalina. Znaczy może właśnie dlatego lubiła Stalina, bo ona lubiła ten part komunizmu, gdzie masz bardzo dużo. Tak, gdzie niektórzy mieli więcej. Znaczy nie mieli, ale mieli totalnie. Mam nadzieję, że nas znowu nie zbanują za muzyczkę. Swego czasu Japonia miała za dużo mężczyzn, a za mało pracy tam. Japonia zaczęła podejmować się współpracy z krajami rozwijającymi się, między innymi z Ameryką Łacińską. Dzięki temu możemy znaleźć sporą diasporę Japończyków w Brazylii, Peru bądź Meksyku. I co? Fajne jest to, że wykształciło się z tego fuzje jedzeniowe.
Tutaj mamy między innymi ramen Azteca, bądź jakieś bowle z gyudonem, ale też jeszcze dodatkowo ze srilaczą. Z tego co czytałam, to w Peru też można znaleźć właśnie mocny miks ich tradycyjnej kuchni właśnie z azjatycką. Każdy, kto oglądał Drogę do Eldorado, wie, ale to są bramki do ich wersji piłki. I grało się w ten sposób, że nie można było odbijać rękami bądź nogami, więc odbijali głównie biodrami. I ta piłka to nie była jakaś taka nasza piłka, tylko ona była twarda, więc trzeba było mieć twarde biodra. Twarde i biodra. I dupę, dupą też można było w sumie. A to ten słynny kalendarz Majów, co to świat się miał skończyć, tylko tak naprawdę to po pierwsze ta data się tam nie zgadzała, bo oni rok zerowy to nie mieli za Jezusa przyjętego, żeby 2012 to był koniec. I druga rzecz to on oznaczał cykl, więc on się po prostu zapętla. Raczej nie nagrywaliśmy tutaj nic za dużo, ale naprawdę warto w sumie przyjść do tego muzeum. W sensie, że są śliczne te rzeczy, szczególnie pismo Majów. I ich jakaś ceramika, jakieś miseczki ze zwierzątkami, no jest to na pewno warte tego. Jakby te rzeczy są na tyle ładne, że one na spokojnie mogłyby być tak popularne jak wszystko co japońskie, tylko no, Japończycy dostali kawaii culture, a tutaj tego nie było. A totalnie mogę być na tym samym levelu i muszę sobie wydzierać coś od nich. Nie wiem nawet jak zacząć, ale to są chipsy, w których jest kukurydza, majonez, limonka, jakiś ser, orzeszki i jest to fajne. Jest to naprawdę spoko. Nie jakiś top tier, ale jest fajny. Dostaliśmy to od jakiegoś pana ze stoiska. Sprzedawał też kolby i jeszcze takie, ale w kubeczkach. Co sądzisz? Dobra, ja kukurydzę jakoś bardzo nie lubię, więc jest fajne. Jestem dorosła, mamo, okej? Okay? Mogę jeść na obiad co chcę. Nawet jeśli są to chipsy z majonezem, z kukurydzą i innymi rzeczami bardzo ciężkimi. Co nas zdziwiło w Meksyku, to, że jest bardzo dużo tutaj par LGBT. I to nie tak, że gdzieś się widzi jakieś pojedyncze flagi, tylko faktycznie na ulicach bardzo dużo jest osób trzymających się za rękę, całujących się. No widać, że to nie jest tutaj niczym niestandardowym i gdziekolwiek byśmy nie byli w Europce, czy to Amsterdam, Anglia, Francja, nigdzie nie widzieliśmy takiego natężenia tego. I no nie wiem, jest to na pewno gdzieś tam ten kontrast pomiędzy tym, czego się spodziewasz, a co zostajesz. Tak, jak widzicie, już się przyzwyczailiśmy chodzić po ciemku, ale co teraz mogę stwierdzić za głupotę, to, że jeśli się chodzi po bezpiecznych dzielnicach, to nie bójcie się ubrać tych kolczyków czy coś, no nie przesadzajmy. Na początku miałam właśnie takie, że nie, no może lepiej się nie wychylać, może lepiej wyglądać normalnie jak wszyscy. Aczkolwiek no, jak już wspominałam, jest tu sporo par LGBT, którzy wyglądają często kolorowo. Jest tu też dużo osób, które bardziej alternatywnie wyglądają. Tak, wiem, wasza bladość mimo wszystko będzie świecić. Aczkolwiek no nie czuję tutaj, żeby jakoś się dużo bardziej na nas patrzyli, ani z tego typu. A jak mówię, w bezpiecznych dzielnicach ani razu się nie czuliśmy niebezpiecznie. Wiadomo, strzeżonego Pan Bóg i tak dalej, ale też nie popadajmy w skrajność i enjoyujmy wyjazd. No bo to jest to falacy myślowe, że tutaj to w sumie każdy jest w kartelu i w ogóle każdy was chce dojechać. A to jednak no, większość ludzi to żyje tutaj normalnie, szczególnie właśnie tutaj w stolicy albo gdzieś tam niżej, bo te rzeczywiście niebezpieczne regiony to jest tam im bliżej granicy Stanów, tym bardziej. Ale niebezpieczeństwo to dla mnie ważne, to jest mało ważne. Fasoli tutaj za bardzo nie ma. W sensie jest, tylko jest zawsze w formie takiej pasty fasolowej po prostu już zmiksowanej, a nie takiej po prostu fasoli. Ja chciałem burrito zjeść sobie z fasolą i było napisane, że jest tam fasola. Nie, to była pasta fasolowa. I tak jest wszędzie, ja tutaj jeszcze jednej fasolki do mordy nie włożyłem. To jest Templo Mayor, właściwie ruiny po Templo Mayor. Wejście 20 zł na osobę. Aktualnie, bo po wyborach im trochę waluta spadła. Tylko wiecie, jaki jest problem? Że jeśli chcecie zobaczyć tylko te ruiny, bo tam jest muzeum, więc tam jest coś tam do zobaczenia, ale jeśli interesują was tylko te ruiny,
to tam chodnikiem idą ludzie i oni mają taki sam widok jak my tutaj na terenie tym opłaconym. Ogólnie jeśli chodzi o Mexico City, to jest to ponoć jedno z miejsc, w którym jest największa ilość muzeów. I jak tak sprawdzaliśmy, to rozumiem czemu. Te muzea często są bardzo małe, jest ich naprawdę multum, więc no, wybierajcie rozważnie, bo i tak ich wszystkich nie ma szans, że zwiedzicie. A część z tego, co widzieliśmy, to była no średnio ciekawa. No tak była sobie. Dużo jest też darmowych, aczkolwiek no tak jak mówię, gdzieś tam rozplanujcie sobie to sensownie, bo jest tego multum. Tutaj mamy takie noże z twarzami i z tego, co wyczytałam, były to noże, którymi między innymi się poświęcało ludzi. Ciekawe, czy to honor, czy upokorzenie, jak cię zabijają od takiego. Muzeum Medycyny jest darmowe pod pretekstem tego, że no chcą szerzyć tą wiedzę. Natomiast nie pokażemy tutaj za bardzo nic środka, bo są to banalne rzeczy raczej, jak macie syfilis pokazany i tego typu. Tak, i drastyczne mogą być dla kogoś dosłownie, jak pokazane są jakieś deformacje twarzy i to takich no, dosyć szczegółowych zdjęciach. Ale tak, darmowe, ładnie architektoniczne jest, więc... A tutaj za mną, nie wiem czy widać, jakie kufiaste są. Prawdopodobnie są to sukienki na quinceañerę. I no, robią wrażenie, są ogromne. Moi drodzy, tak, to jest kakao z chili na zimno z wodą, to jest kakao fermentowane z miodem i z mlekiem, a to jest tamale jakieś jeszcze, nie sprawdzałem, ale w ogóle ta knajpka ma wybór taki czekolad, że możecie wybrać ile procent kakao, właśnie czy z mlekiem, czy z wodą, chili, tamale, chyba ciepło, kardamon jest ciepłe, zimne, w ogóle... Możliwości są nieskończone. I tak, i kakao standardowo Aztekowie pili na zimno, Majowie raczej na ciepło. Pan będzie mi przeszkadzał teraz. Natomiast no, oni tak to pili, bo oni nie słodzili tego, tylko pili właśnie z chili zazwyczaj. I to się nazywało, tłumaczy się jako gorzka woda dosłownie. Nie w jednym, nie w dwóch, nie w pięciu miejscach, ale aktualnie... Nie, jak to powiedzieć, żeby nie urazić? Nie. Z kontrowersyjnych opinii tacosy są lepsze w turystycznych knajpkach. Sorry. Nie. Jeśli chodzi o te street foody, jeśli chodzi o te ich popularne jakieś sieciówki czy inne, najczęściej są suche, bazują na mięsie i serze i... No ma się tej salsy do tego, aczkolwiek one wszystkie są wodniste i są po prostu ostre. A jednak co jak co, w turystycznych knajpkach, gdzie są wyższe ceny za tacosy, nie oszczędzają na jakimś sosie, który jest na przykład na bazie majonezu, albo guacamole, które już dodaje dużo, nie wiem, owoców, wiadomo. Ananas akurat w tych podstawowych też dawali, aczkolwiek nadal nie rozbijał on tego, że były te rzeczy suche. Bo mam też takie wrażenie, że no w turystycznych knajpach wiadomo, idziesz po to, żeby zjeść dobre. A w tych knajpach takich, no właśnie tym street foodzie standardowym, to jest bardziej takie jedzenie pod przeżycie, że ja wychodzę z domu, dzisiaj nie robię sobie jedzenia, biorę szybko sobie tacosa i jestem najedzony tą niesamowitą ilością mięsa, które tam dają, co akurat przeszkadza już na tym momencie. Ale no, tak, że to nie jest jedzenie pod fajne zjedzenie, tylko pod przetrwanie. Tak, i jest tanie, to trzeba przyznać, że faktycznie po dwóch, trzech tacosach już da się być takim obżartym, a potrafią na tym street foodzie kosztować grosze. Przemek mi tutaj podpowiada, że za najtańsze no to tak wychodzi po 2-3 złote za sztukę. A, i jeszcze jedna kwestia. Tak próbujemy za każdym razem, bo to sobie bierzemy po 2-3 tacosy. Każdy z nas jest jakiś inny rodzaj mięsa i one się nie różnią za bardzo. W sensie, że no większość z nich przez to, że nie ma jakichś dodatkowo przypraw, a jest to za każdym razem praktycznie suche mięso, no to no tak żuje się po prostu coś ciężkiego. Czemu robicie takie suche? Czemu tyle sera?
Tak, bo tacy entuzjaści tych kebabów z samym mięsem to tutaj się odnajdą jak najbardziej, bo to jest jakby wysmażona tortilla, na której macie ser i na której macie bardzo dużo mięsa, więc jakby jak to jest to, czego szukacie w jedzeniu, to tutaj Mekka. Jeszcze jak próbujecie być męscy i czym bardziej ostro, tym lepsze, to tym bardziej. Tak, to tu macie wszystko, nie ma co jeździć gdzieś indziej, przeprowadźcie się do Meksyku, jest wpyte. Del Hero i parę innych knajp wyprodukowało mi w głowie to myślenie, że Meksykanie umieją w mięso bardzo dobrze. A. Jak na razie, no to tak się nie popisują jakoś super. Tak. Gdzieś tam chowają te swoje umiejętności bardzo dobrze. Kontrowersyjna opinia numer dwa. Najlepsze burrito jedliśmy jak na razie w Polsce, tak samo z tacosami. Burrito Senior Lucas, Warszawa. Tacosy Del Hero w Krakowie. Topka meksykańskiego jedzenia. No więc tak, no nie musicie daleko jechać. No. Swego nie znacie, jak to mówią. No nie do końca swego, ale zrobiono go lepiej niż nie swoje. Przez pana Meksykanina, żeby nie było. A to tak. A kultura tipów jest tutaj dużo bardziej odczuwalna niż w Stanach, czy gdziekolwiek indziej. Po pierwsze, zawsze cię pytają, czy chcesz zostawić, jeśli sam nie wspomnisz, że chcesz zostawić. Wiadomo, na terminalach też mają standardowo. Patrzą się na ciebie bardzo źle, jak tego nie zrobisz. Jak słuchaliśmy jakichś podcastów odnośnie jedzenia meksykańskiego, no to właśnie się mówi... No to właśnie osoby mówiły odnośnie tego, że 10-15% to tutaj jest standard, żeby zostawić, chyba że coś jest bardzo nie tak w restauracji i nie lubię tego, no nie. Wolę zapłacić więcej od startu, a nie później bawić się w przepychanki, czy jestem fajniejszym klientem, czy nie. Tak, no w Miami... Kontrowersyjna opinia numer 3. W Miami nie jedliśmy jakoś na mieście, ale w Nowym Jorku czy w Filadelfii nie było czuć tego puszowania pod tipy, nawet jak było to, że no jest ten standardowy memik, że terminal się wyświetla, czy chcesz zostawić tipa, to wielokrotnie ludzie się odwracali, tak jakby żeby nie widzieć, czy chce kliknąć, czy nie. I to było bardzo miłe z ich strony. A jeszcze co do kultury tipów. W Stanach nie ma tego, że jak ktoś wam pakuje zakupy, to trzeba mu zostawić tipa. Albo to, że w co-livingu naszym, gdzie nie spodziewaliśmy się sprzątania, jest pani, która sprząta i jest bardzo, jak za każdym razem jak mówimy, że nie chcemy sprzątania, to też patrzy na nas źle, więc jakby raczej tu nie chodzi o to, że ona uwielbia sprzątać i zabieramy jej sens życia. Pan na food courcie podejdzie i wyrwie wam praktycznie tą tacę, bo on odniesie za was te śmieci, ale oczywiście za pieniążka. Co tu jeszcze? No na Lucha Libre to, że was zaprowadzą do miejsca, które no wystarczy popatrzeć jakby który rząd, które miejsce, no i znajdziecie. W tym wszystkim pomijam już grajków ulicznych, magików, żonglerów nożami i tych wszystkich innych. Aktualnie mieliśmy sytuację, że koleś na gitarze grał przed nami, także no nie byliśmy zadowoleni, bo nie mogliśmy nawet rozmawiać. A później oczywiście wystawił rączkę. To ich wszystkich pomijam. Dodatkowo, na aplikacjach do zamówienia jedzenia macie oczywiście w standardzie ustawione tak samo tip dla kierowcy. I no jak się dobrze wie, to z ludźmi, którzy wam przywożą bądź podają jedzenie, się nie zadziera, więc tutaj no też za dużego wyboru nie macie.